polskiej literaturze arkusz Judith Beck przełożyła Popiel i Pragłowska i one zaproponowały taki podział, znowu, żeby nadać struktury, na dwa poziomy konceptualizacyjne. I my dzisiaj też trochę o tych dwóch poziomach będziemy właśnie rozmawiać. Poziom pierwszy to jest odpowiedź na pytanie co. Co jest problemem pacjenta? Czyli tutaj musi się zawrzeć właśnie określenie problemu, sprecyzowanie, w jaki sposób objawia się on w życiu pacjenta. Tu ma się znaleźć opis zgłaszanego problemu, informacje ogólne na temat pacjenta, badanie stanu psychicznego, typowe problemy pacjenta, takie wiecie, zadajemy często takie pytanie, że no dobra, to proszę mi podać przykład z ostatniego tygodnia, który by najlepiej pokazywał, na czym polega ta trudność, którą pani przychodzi do terapii. Nie? To coś, co byłoby takim sztandarowym przykładem. Trudne sytuacje, no i towarzyszące im myśli, emocje, reakcje fizjologiczne. Ja osobom, które jakoś szkole uczę, zazwyczaj tak trochę żartobliwie tłumaczę, że ten pierwszy poziom konceptualizacji to jest taka kajzerka matka. Kajzerka, czyli model poznawczo-behawioralny. Nie? Że żebyśmy mogli stworzyć pierwszy poziom konceptualizacji, to my musimy zrobić z tym pacjentem kilkanaście kajzerek, kilkanaście modeli. I szukać w tym pewnych takich powtarzających się elementów. I drugi poziom konceptualizacji, czyli sformułowanie możliwych przyczyn powstania problemu i wyjaśnienie czynników podtrzymujących. Czyli drugi poziom konceptualizacji ma nam odpowiedzieć na pytanie, jak powstał ten problem, który dookreśliliśmy w pierwszym poziomie i dlaczego on powstał. No i w związku z tymi pytaniami znowu będziemy wracać do przeszłych doświadczeń, do kluczowych relacji, do ważnych wydarzeń z życia pacjenta.